Ania, co to był za mecz? Wygrywacie wynikiem 4-3. Jak on był trudny do, w ogóle do wygrania? No był bardzo trudny, Katowice jest bardzo dobry zespół, taktycznie ułożony i są skuteczne, jak widać, praktycznie każdą sytuację, którą miały, większość po naszych błędach niestety, wykorzystały i też goniły bardzo wynik. Fajnie, że byłyśmy konsekwentne do końca, dążyłyśmy do strzelania bramki i finalnie skończyło się tak, że aż zdobyłyśmy tą jedną bramkę więcej. Właśnie, na początku to jednak drużyna z Katowic przeważała. Jak myślisz, dlaczego tak się działo? Byłyśmy trochę zestresowane. My mamy zawsze te początki takie niepewne, dużo błędów. Nie wiem, z czego to wynika, ale to się powtarza praktycznie cyklicznie w każdym meczu, więc to chyba jest jakaś taka nasza tendencja, że po prostu na początku jest trochę gorzej. Ostatni raz z drużyną z Katowic wygraliście 19 października roku 2019 i po 3 latach wreszcie wygrywacie z nimi. Jaka to była droga w ogóle wygrać z GKS-em Katowice, bo tak naprawdę zawsze mieliście z nimi ciężkie mecze. Tak, zawsze były mecze ciężkie, ale uważam, że zawsze były mecze wyrównane i brakowało często w sumie szczęścia. I dzisiaj chyba tego szczęścia miałyśmy, jak widać, więcej, strzeliłyśmy o tą jedną bramkę więcej. Choć uważam, że też przy odrobinie szczęścia dla Katowic mogło się ten mecz różnie skończyć. Ta twoja bramka, ten volley, jak go było trudno strzelić, no bo efektowna bramka, jak na razie chyba najlepsza bramka tej serii spotkań. Znaczy trudno było, nie zastanawiałam się nad tym, po prostu nabiegłam na piłkę, uderzyłam lewą nogą. Musiałam się trochę skupić, żeby piłkę trafić, gdyż nie jest to moja nominalna noga. Ale cieszę się z bramki i jeszcze pierwszy mecz otwarcia, nic tylko się cieszyć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ola, wygrywacie 4-3. Jakże to był zacięty mecz, ile tu się działo, jak ocenisz wydarzenia dzisiaj ze stadionu Proliczanki? Wynik na pewno był hokejowy, ale myślę, że z dziewczynami poradziłyśmy sobie w tym meczu i ważne, że udało nam się wygrać. Dzisiaj zdobyłaś swoją premierową bramkę w barwach UJ-u Kraków i też chyba debiut bardzo udany w swoim wykonaniu. Tak, cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę i pomóc drużynie w wygraniu meczu. Jak ocenisz ogólnie rywala z Katowic, bo na początku to jednak Katowiczanki przeważały w tym meczu, a później udało wam się jednak po tej długiej ofensywie drużyny z Katowic wyjść na prowadzenie. Tak, Katowice przeważały przez pewien czas, ale z dziewczynami udało nam się doprowadzić do tego, że mecz zaczął nam się układać. Jakie widzisz w ogóle perspektywy drużyny z Krakowa na ten sezon ligowy? Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć miejsce z poprzedniego sezonu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Patrycja, możesz zacząć od tych rzeczy bardziej przyjemniejszych. Debiutujesz dzisiaj w Ekstralidze Kobiet w spotkaniu z AZS-em UJ Kraków i dajesz chyba taką bardzo dobrą zmianę, bo dzięki tobie zdobyłyście bramkę wyrównującą na 3-3. No zgadza się, na pewno ta bramka mnie cieszy, to że zadebiutowałam już w Ekstralidze. Dostałam swoją szastę 15 minut i myślę, że dobrze to wykorzystałam. Szkoda, że potem po tym wyrównaniu straciłyśmy bramkę na 4-3. No ale teraz trzeba skupić się na następnym meczu, który gramy ze Sosnowcem. Większość tego spotkania ogląda się jednak z ławki rezerwowych i może powiesz nam, jak według ciebie, co nie zagrało w waszej grze, że jednak najpierw prowadziłyście, no i niestety ostatecznie dla was wynik nie jest korzystny. No wydaje mi się, że na pewno niektóre błędy w defensywie, bo w ofensywie naprawdę dobrze to wyglądało. Stworzyliśmy sobie sytuacje, które wykorzystałyśmy, bo to można zobaczyć, że 3 bramki, no ale te 4 bramki stracone, no to po błędach defensywnych. Właśnie, jak według ciebie może zagrać GKS Katowice na następne mecze, bo jednak dzisiaj zagrało się naprawdę fajny mecz, ale jednak wynik no, nie pokazał tego. Myślę, że będziemy dalej starać się w sensie grać na pewno lepiej niż ten mecz, co teraz grałyśmy. No i poprawić błędy, które tutaj wynikły na tym meczu w Krakowie. No i na pewno je poprawić, no i w Sosnowcu wygrać. Jak w ogóle zaklimatowałaś się w drużynie z Katowic? No myślę, że bardzo dobrze. Na pewno potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, ale no naprawdę dziewczyny mnie bardzo wspierały. Zawsze dawały jakieś rady, jak czegoś nie wiedziałam, czy pomagały, więc na plus. Dziękuję ci bardzo. Amelia, wasza dobra gra, ale punktów dzisiaj brak. Czego zabrakło, aby odnieść tutaj zwycięstwo dzisiaj w Krakowie? Ciężko mi to powiedzieć. Na pewno bramki wpadły po naszych błędach i no musimy na pewno poprawić pracę i grę w defensywie. Z pozytywu dzisiaj zdobywasz bramkę i chyba moim zdaniem notujesz naprawdę dobry występ jak na ciebie. Ten początek sezonu w twoim wykonaniu może zachwycać. Nie mi to oceniać, ja zagrałam po prostu swoje i chciałam jak najlepiej pomóc drużynie. Jako GKS, jakie sobie stawiliście cele przed sezonem na ten sezon? Wy chcecie walczyć o pierwszą na przykład trójkę?
Naszym celem jest rozwój z treningu na trening, a co będzie pod koniec sezonu, to zobaczymy. Jak według Ciebie to spotkanie może zaprezentować w przyszłości? Jakie Ty widzisz perspektywy? Co z tego może wyniknąć? Na pewno mamy bardzo dużo do poprawy, więc na każdym treningu musimy jak najbardziej pracować nad defensywą, jak i cały czas nad ofensywą i mam nadzieję, że w następnym meczu to już poskutkuje.